Mamy ustawę o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi. No bo można powiedzieć, że stara jak świat, nowelizowana około chyba już w tej chwili 40 razy, więc można różne rzeczy o niej powiedzieć, no na przykład takie, że jeszcze jest niedoskonała, mimo tych nowelizacji, jeszcze różne rzeczy można by powiedzieć, że są niejasne, czy na przykład nie przystają do już naszej współczesnej wiedzy, no ale mamy ją i na niej się opieramy. Takim ważnym wydarzeniem w życiu ustawy, no ale w ogóle w rozwiązywaniu problemów alkoholowych był właśnie rok 96, który już nadał bezpośrednio obowiązek zajmowania się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych właśnie samorządom lokalnym, w ogóle stworzył system rozwiązywania problemów alkoholowych, o których zaraz powiem. No ale też to, co ważne, to dał jeszcze jedno narzędzie samorządom, czyli co? Pieniądze, tak? Czyli powstał tak zwany fundusz korkowy, jak go pewnie będziemy nazywać. Niektórzy mówią kapslowy. No właśnie, mamy taki nasz polski system rozwiązywania problemów alkoholowych, który zakłada, że na samej górze mamy właśnie Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która nie jest taką agencją stanowiącą, tylko wyznaczającą trendy, tak, wspierającą merytorycznie, pokazującą kierunki działań. No i też ze względu na przykład zasoby osobowe agencji, gdzie jak się pytam ludzi, no mniej więcej powiedzcie, ile osób pracuje w agencji, to tak wszyscy, większość oscyluje tak około setki. No tak nie jest, ponieważ to pracuje u nas 20 chyba 3 czy 4 osoby. Więc na tej samej górze, no i mamy Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który właśnie wyznacza pewne kierunki. W tej chwili mamy ten pięcioletni 2011-2015, pokazuje co w różnych obszarach w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych powinno się dziać. Dalej system zakłada, że obowiązkowo na poziomie samorządów wojewódzkich realizujemy te zadania i mamy wojewódzkie programy profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Tutaj również, tu już są przypisane środki finansowe, też no, tak zwane korkowe, ale z opłat za zezwolenie na obrót hurtowy napojów alkoholowych i te środki na pewno są mniejsze niż w samorządach gminnych, na pewno są większe niż na samej górze. No i jak wiecie, jakby cały system zakłada, że to, co dzieje się właśnie w tym zakresie, to dzieje się w samorządach lokalnych, ponieważ samorządy lokalne, oprócz tego, że no dostały to jako obowiązek, no to jeszcze dostały narzędzia. No i takimi narzędziami jest to, że jeżeli to jest obowiązek, no to muszą być ludzie, ale też właśnie obowiązek tworzenia gminnych programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, ale, tak jak już mówiliśmy, narzędzie w postaci środków finansowych. No i to też jest tak, że tak naprawdę gmina powinna dawać swoje środki finansowe, a korkowe, czy jak inaczej kapslowe, powinny być środkami dodatkowymi. No i tutaj, jeżeli pracuję z samorządowcami, to wszyscy się uśmiechają w tym momencie, natomiast chciałam powiedzieć, że znam kilka samorządów, w których właśnie tak się dzieje, zgodnie z taką literą prawa i tak jak powinno być, że dają swoje środki finansowe, a korkowe jest dodatkowe. No i oczywiście te środki własne nie są jakieś bardzo duże, ale są. Także system opiera się na tym, głównie co dzieje się w samorządach gminnych. Dlatego tak ważne jest, w jaki sposób i jak samorządy gminne realizują to zadanie. No bo to przekłada się na to, jaka jest jakość, najważniejsze, jaka jest efektywność. Tutaj pokazuję oprócz ustawy o wychowaniu w trzeźwości inne dokumenty, o których już wspomniałam, jak Narodowy Program, jak wojewódzkie programy, jak też pojawia się tutaj coś takiego jak strategia rozwiązywania problemów społecznych. Dlaczego? Dlatego, że ktoś w pewnym momencie stwierdził, że żeby to była właśnie spójne i kompatybilne, to gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych powinien być częścią właśnie strategii rozwiązywania problemów społecznych. Natomiast życie pokazało, że jest to niezwykle trudne. Dlaczego? Dlatego, że to jest zadanie własne gminy i oczywiście w części gmin realizują to ośrodki pomocy społecznej, zresztą zgodnie z ustawą, jednak w zdecydowanej większości no, nadal jest w urzędach,
Natomiast strategie przygotowywane są właśnie w ośrodkach pomocy społecznej i też są wieloletnie. Gminne programy są roczne, czyli przygotowują je zupełnie inni ludzie, na innych zasadach, w innych latach i jakby ta kompatybilność jest niezwykle trudna. Sama to odczułam na sobie, no w momencie, kiedy w ogóle weszła ustawa i obowiązek tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych, no to sama na ochotnika zgłosiłam się do tego zespołu przygotowującego strategię, no żeby to chociaż w jakiejś części było spójne. No i mamy właśnie uchwałę dotyczącą gminnego programu i mamy jeszcze te dwie uchwały, o których tylko wspomnę, bo tak naprawdę one są trochę poza systemem, to znaczy, bo one są poza gminnym programem. Nimi w sposób bezpośredni nie zajmują się osoby, które zajmują się gminnymi programami profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Też nie dotyczą w takich zadaniach i założeniach Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Natomiast te uchwały są, mają obowiązek w ogóle być. I jakby to powoduje, że one nie są bezpośrednio gdzieś zaangażowane, że Rada Gminy ustala i uchwala, to coraz częściej w gminach zapomina się o tym, co udowodniono naukowo, sprawdzono i jak niezwykłe ma znaczenie dostępność napojów alkoholowych. Że to jest jednym z kluczowych rzeczy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, czyli dostępność. W tej chwili, nie wiem czy już, czy za chwilę, aż tak nie śledzę, będzie wprowadzona podwyżka akcyzy na mocne alkohole, a na przykład na piwo nie. No i teraz, ponieważ w postrzeganiu u nas społecznym, to piwo jest cały czas gdzieś inaczej traktowane przez część społeczeństwa, w ogóle nie jak alkohol. A piwo jest po pierwsze alkoholem, po drugie, jakby patrząc na przykład na dostępność, czy w ogóle używanie, to przez młodych ludzi jest najczęstszym, tak? Młodzi ludzie najwięcej. W ogóle dostępność, nie tylko właśnie cenowa, no bo ona też jest często chętnie używane, dlatego że jest bardzo tanie. Ale też, proszę Państwa, taka dostępność fizyczna, czyli czy łatwo jest kupić dany produkt. Bo to jest oczywiste, że jeżeli łatwo jest kupić dany produkt, to ludzie go częściej i chętniej kupują. Zgadzamy się? Nie dotyczy to tylko alkoholu. No i teraz często słyszę, i to jest taki argument powtarzający się ciągle, i tu dzisiaj też będę mówiła, bo ostatnio dużo o tym, o takich stereotypach i przywiązaniu do takiego pewnego myślenia. Czyli takiego, że problem w ogóle z alkoholem dotyczy takiej grupy, która zrobi wszystko, żeby ten alkohol zdobyć. Ale tak nie jest, o czym później powiem. Natomiast jeżeli chodzi o dostępność, wyobraźmy sobie taką sytuację, że, no nie wiem, cztery koleżanki albo czterech kolegów, bo jak ostatnio mówiłam o koleżankach, to panowie mówili, ale koledzy też, spotkało się, żeby sobie tam pogadać, poplotkować. No i jedna z tych osób, u których odbywało się to spotkanie, mówi: słuchajcie, mam takie dobre wino, może byśmy się napili po lampce. No i rozmowy trwały, wino się skończyło, no i wyobraźcie sobie, że siedzą te cztery osoby, jest załóżmy 22, czy nawet tak, ale jesteśmy w takim miejscu, gdzie jak tu szłam, no to było niezbyt przyjemnie. I do najbliższego sklepu, gdzie można by kupić następne wino, jakby stwierdzili, że tak miło było, rzeczywiście to było czerwone, teraz może spróbowalibyśmy białego, to czy by im przyszło to do głowy, czy by wykonali ten ruch i zaczęli, nie wiem, te 2 kilometry pokonali, czy zaczęliby szukać miejsca, w którym można kupić alkohol? Jak myślicie? Nie, ale gdyby była świadomość, to żebyście takie imprezy przyszli. Ale świadomość taką by miały tylko osoby, które spotkałyby się tak, w tym celu. No a w tym celu, słuchajcie, to człowiek, zaraz, to pewnie mogliby i całą baterię kupić, no tylko że jeżeli ktoś się spotyka na takie spotkanie, tak? Mężczyźni są bardzo zapobiegliwi, ale wtedy, kiedy mają się ochotę napić, tak? My nie mówimy o ludziach, którzy spotkali się po to, żeby się napić.
że ten alkohol był przy okazji. I czy to by byli mężczyźni czy kobiety, to takiego wysiłku zdobycia alkoholu by nie pokonali, bo by nie musieli. Tak? Więc mówienie o melinach, o jakimś tam alkoholu, większość społeczeństwa, które nawet używa alkoholu, nie pójdzie i nie będzie szukało melin czy innego, żeby kupić tą butelkę wina. Tak? Zrobią to osoby, które mają potrzebę napicia się. A jak zaraz pokażę, no w populacji takich osób jest najmniej. Natomiast gdyby się okazało, że tą butelkę wina można kupić zaraz tutaj za rogiem, no to jest duże prawdopodobieństwo, że ten ruch by wykonał. Tak? I właśnie dostępność, no bo zobaczcie, to tak się właśnie dzieje, że ludzie, kiedy mają coś dostępnego, to nie powiem, że kusi, ale to jest coś bardzo ważnego. Też jeżeli coś jest tanie, no bo jeżeli taki produkt jak alkohol byłby drogi, to osoby, które nie muszą, a w takim sensie, że no, może byśmy się napili, ale to kosztuje tyle. No, na przykład wchodzimy do sklepu i wszystkie wina kosztują 100 zł, to powiedzą, a zrobimy sobie dobrej herbaty, dolejemy soku, kupimy jeszcze, nie wiem, fajne pomarańcze i zrobimy sobie coś fajnego. Nie kupią. Osoby, które chcą się napić, oczywiście to zrobią i jakby ta cena nie będzie grała roli. Natomiast te uchwały trochę są po macoszemu. Nie wiem, czy wiecie, jak ogromna jest dostępność alkoholu. No wszyscy chyba wiemy, jak jest ogromna dostępność alkoholu, że on jest tak naprawdę wszędzie w dużej dostępności. Że jak zobaczymy, porównamy różne produkty, ich dostępność i właśnie alkohol, to jest produkt na wyciągnięcie ręki. I o tym się mało mówi, zapomina trochę o tym właśnie, że już udowodniono i pokazano, że ta dostępność i ograniczenie dostępności jest niezwykle ważna. Ale dlaczego też tak się dzieje, że jest taka duża dostępność, to zaraz wam też opowiem. No dobrze, i tu mamy z ustawy artykuł, który właśnie mówi o tym, że to jest obowiązek gminy i mówi, że mają być realizowane następujące zadania z tego zakresu. Pierwsze to jest właśnie zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Drugie w zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, szczególnie właśnie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. No i trzecie zadanie to jest zadanie związane z działaniami profilaktycznymi, z którymi jest tak. Jak zaczynałam pracę, to zadanie było takie proste i krótkie. Brzmiało prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Koniec, kropka. Wraz z upływem lat i różnych pomysłów na to, że jeden minister siadł i mówi, no dzieci są głodne, mało jest kasy, skąd by tu wziąć pieniądze, no jest korkowe, zapiszmy dożywianie dzieci, tak? Zaraz po jakimś czasie drugi minister, sport jest ważny, nie ma pieniędzy, skąd wziąć pieniądze, jest korkowe, zapiszmy zajęcia sportowe. I w ten sposób to zadanie rozrosło się i spowodowało taki mętlik w głowie, czym jest profilaktyka, czym są właśnie te działania profilaktyczne w zakresie zapobiegania problemom alkoholowym, że zrodził się z tego ogromny problem, bo większość działań profilaktycznych, które teraz są realizowane, ma wiele wspólnego z różnymi rzeczami, ale nie zapobiega temu, czemu powinno zapobiegać. I o tym też powiemy. Dalej mamy wspomaganie działalności instytucji, osób fizycznych, stowarzyszeń. To jest zapis, który już w ogóle nie przystaje, bo on nie był zmieniany, w ogóle nie przystaje do takiej obecnej rzeczywistości, chociażby prawnej, ponieważ chociażby mamy ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i też inne ustawy z takiego oczywistego względu, że samorząd nie może wspomagać działalności instytucji, ani osób fizycznych, ani stowarzyszeń. Co może robić? Może wspierać działania, a nie działalność. I też się wszystkim, tak? Bo przychodzi organizacja pozarządowa i mówi, dajcie. Tak? Myśmy założyli organizację pozarządową, a teraz dajcie nam na naszą działalność. Na działalność nie można, można wyłącznie na działania. Także pamiętajmy, że ten zapis jest anachroniczny.
Dalej mamy to podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu nieletnim, nietrzeźwym i reklamy. Niektóre gminy się tym zajmują, rzeczywiście realizują to zadanie, niektóre z mniejszym zaangażowaniem czasami, niektóre w ogóle. Wygląda to różnie. Natomiast to jest typowe takie zadanie też administracyjne, prawne, oczywiście z merytoryką ma wspólnego, ale żeby już prowadzić te działania, to tam bardziej właśnie potrzebna jest wiedza i działania właśnie administracyjno-prawne. No i mamy jeszcze jedno zadanie, które tak wprost, tak zapisane, w ogóle nie ma nic wspólnego z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, biorąc pod uwagę, że jak się uprzeć, to każde działanie można do problemu alkoholowego dopiąć, tak? I ja mówię, że ja po tam ponad 17 latach pracy w tej działce to potrafię uzasadnić wszystko, a przynajmniej większość. No miałabym problem z takimi działaniami niektórych samorządów, jak na przykład ogrodzenie cmentarza skorkowego, bo tam leżą alkoholicy, tak? Albo wybudowanie tam, jak to się nazywa, nie trotuaru, tylko chodnika do ośrodka leczenia uzależnień, żeby mieli po równym chodzić, to im się będzie łatwiej trafiać do ośrodka. No z tym pewnie miałabym pewne trudności, natomiast takie różne pomysły, mniejsze i większe, no wiecie, jak sąsiad pije i mi przeszkadza, no to można by powiedzieć, że jak ja bym chciała sobie ściany wygłuszyć, to też by można było to powiązać z problemami alkoholowymi i tak dalej, i tak dalej. No ale o tym oczywiście, o tym mówimy z przymrużeniem oka, ale trochę jest takie myślenie i będziemy mówić, bo jak będziecie też patrzeć w tych samorządach, że pamiętajmy, że częściowo dlatego to są takie różne pomysły, co by tu zrobić, tak? No tu trzeba załatać dziurę tu, też, bo ludzie trochę nie mają pomysłu, co tak naprawdę to znaczy, w jaki sposób to rozwiązywać. Nie przyglądają się, nie szukają tych rozwiązań, tylko trochę idą na łatwiznę. Wiecie, bo wybudować boisko tak naprawdę jest prosto, tak? O wiele trudniej jest znaleźć ludzi, wymyśleć dobry program, zewaluować go, sprawdzić, przetestować, wprowadzać, zaangażować ludzi. Trudniej? Trudniej, a boisko nie dość, że łatwiej, to jeszcze jak wygląda, tak? No jeszcze to jest coś, co ludzie widzą i mówią, brawo, jaka murawa. No i ostatnio w jednym samorządzie mówią, no dobra, to już mamy boisko, mamy murawę, ale podobno tą murawę tam trzeba kosić, czy coś specjalnym urządzeniem kosztuje 70 tysięcy. No i znowu mówią, chcą skorkowego. No bo skoro boisko, tak, a tam przecież będziemy robić tą profilaktykę, to jeszcze trzeba jakieś tam narzędzia kupować. I to jest problem. No i z tym wspieraniem zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. Mamy ustawę o zatrudnieniu socjalnym, kiedy ona powstawała, no i był taki boom, też pieniądze unijne na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu, no to znowu się okazało, że gdzieś trzeba zdobyć jeszcze środki własne na te różne działania, więc wymyślono gdzie, no przecież jest korkowe, przecież ci alkoholicy to wykluczeni, no to wpiszmy tutaj do ustawy. I generalnie, jeżeli przeczytamy trochę wyżej ustawę, to tam jest wspieranie osób uzależnionych i pamiętajmy, że ustawa opiera się w ogóle na profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, więc ten zapis nie oznacza, że możemy zajmować się wszystkim i wszystkimi, tylko tym, co jest związane właśnie no, z osobami z problemem alkoholowym, ale niestety bywa to różnie, bo przepisy te szczegółowe już tak wprost tego nie mówią. Problem też z tym zadaniem, możecie się z tym spotkać, jest takie, że jak popatrzeć właśnie na powstawanie centrów integracji społecznej, jakkolwiek w założeniach pewnie cenna i warta rzecz, wysiłku, to jednak w praktyce jest to coś tak pieniądzochłonnego i mało efektywnego, że niewiele można znaleźć innych bytów, przynajmniej takie są moje doświadczenia, ale z różnych miejsc, że
A jeszcze, jeżeli by miało to dotyczyć tylko i wyłącznie osób z problemem alkoholowym, to to robi się niezwykle trudne, ale to też jest tak pieniądzochłonne, że zdecydowaną większość gmin w ogóle na to nie stać. I jakby powstawanie w ogóle Centrum Integracji Społecznej mija się z celem stać to na po prostu duże gminy, a jednak na przykład jak przychodzą kontrole, to biorą, wiecie, zero-jedynkowo, tak? Zgadza się, nie zgadza. Tu w ustawie, tu gminny. No i gminy nie wpisują przecież tego, no bo co mają wpisywać? Nie ma to sensu, ale na przykład kontrole mogą to wytykać. No i też uprzedzam wam, żebyście nie poszli do gminy i mówili, gdzie macie Centrum Integracji Społecznej. Radzę przedtem przeczytać ustawę o zatrudnieniu socjalnym. Natomiast no, to zadanie w ustawie jest i pewnie przez jakiś czas jeszcze będzie. No dobrze, no i tutaj mamy, że właśnie realizacja tych zadań, sześciu, o których mówiłam, prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. No i tutaj też w pewnym momencie wpisano ośrodek pomocy społecznej, ponieważ też takim zamyśle, który w ogóle mija się z taką prawdą merytoryczną, problemy alkoholowe wiążą się z pomocą społeczną. I też no, różne były tego przyczyny, już nie będę o tym opowiadać, natomiast no tak jest. Ale jednak w większości gmin ta realizacja, jak mówiłam, jest w urzędach, a nie w ośrodkach pomocy społecznej. Różnie bywa, bo to gmina gminie nierówna. Też jest zapis, że wójt, burmistrz, prezydent może powołać pełnomocnika do realizacji tych działań. I właśnie w gminach jest przeróżnie. W niektórych jest to pani X, która zajmuje się rolnictwem, wydawaniem zezwoleń, oświatą i jeszcze tym. Są rzeczywiście pełnomocnicy, którzy mają pełnomocnictwa i zajmują się wyłącznie gminnym programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Są osoby, które są na stanowisku urzędniczym i na przykład nazywamy ich koordynatorami, ale też niektóre samorządy tworzą takie jednostki własne, na przykład nazywając to ośrodek tam profilaktyki i tam czegoś jeszcze i tam realizowane są wszystkie działania z tego zakresu. W niektórych jeszcze są referaty od tego, w niektórych wydziały. Jest to bardzo różnie. Wiecie co? Tak naprawdę nie ma to znaczenia. Ma znaczenie, czy ludzie, którzy się tym zajmują, wiedzą, o co chodzi. Czy mają przygotowanie, czy to czują, ale też na ile mogą się przebić wyżej. Bo jakkolwiek mi udało się tak z takiej perspektywy myślę wiele rzeczy zrobić, ale kiedy ja miałam w pewnym momencie 7 szefów nad sobą, to mimo wszystko, że byłam przygotowana no nieźle merytorycznie i wiedziałam, co trzeba, no to niektóre działania było mi strasznie trudno przeprowadzić, tak? No bo wyobraźcie sobie, przez ile to musiało przejść różnych rzeczy. Więc mówię, to bywa różnie. Też nigdy nie rozgraniczam tego, bo trochę jest takie myślenie, że no duże samorządy to mają łatwiej i tak dalej, i tak dalej. Spotykam się naprawdę z małymi samorządami, czy jak widzę, co robią i często małe samorządy robią fantastyczne rzeczy. Wcale to nie zależy też jakby jakość działań od wielkości samorządu. Bywa to naprawdę bardzo różnie. Na to składają się też różne rzeczy. Więc tutaj spotkacie się właśnie z różną sytuacją. No i dalej mamy taki zapis w ustawie, który jest bardzo ważny, który mówi właśnie, że te dochody z opłat za zezwolenie mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i dodano też to w pewnym momencie i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele. Bo jak na przykład weźmiecie sobie statystyki, czy jak będziecie patrzyli, co jest w gminie, to bardzo często spotkacie się z sytuacją, że zebrano z zezwoleń tyle, na przykład 100 tysięcy, tak? A na realizację gminnego programu poszło 80. To jest nagminne, że gdzieś część tych pieniędzy idzie na inne cele. Dużo się o tym mówi i jakby na to trzeba zwracać uwagę, bo takiej sytuacji być nie powinno. Czyli jak zostanie to łatanie dziur. A to, że słuchajcie, na koniec roku pieniądze zostają,
no to też niezwykle trudno jest. Często samorząd nie ma na to wpływu, że ogłaszał konkurs dla organizacji pozarządowych i na przykład one nie spełniły kryteriów, konkurs się nie odbył, albo na przykład jest zwrot dotacji, albo nie wiem, nie wyszedł przetarg, albo coś mniej kosztowało, albo coś się nie sprawdziło, albo coś tam się wydarzyło. Bardzo różne rzeczy się dzieją, szczególnie, że tych różnych, że tak powiem, działek, obszarów w ramach gminnego programu i podmiotów, które realizują, jest bardzo dużo. To nie jest tak, że to jest coś jednego, tak? Całość środków jest tutaj przeznaczana i wtedy można jakoś bardziej nad tym zapanować. No i teraz mamy następną rzecz, czyli nasze gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. Jeszcze w zamierzchłych czasach, lata 60. chyba nawet, były tak zwane komisje, chyba najpierw się nazywały komisje lekarskie. Później one przekształciły się w komisje do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi, by w końcu przekształcić się w gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. Kiedyś te poprzednie komisje zajmowały się właściwie tylko i wyłącznie tą procedurą o zastosowaniu obowiązku leczenia odwykowego. Kiedy w ustawie określono je jako gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, to im nadano też taki, wydaje mi się, jedno z najważniejszych zadań, które niestety jest gdzieś pomijane, zapominane, pomniejszane i różne takie rzeczy, bo zobaczcie, w takim samym zamyśle to gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych powinny być takim ciałem eksperckim. Bo właśnie różnie jest z osobami, które zajmują się gminnym programem. Właśnie, bo może być to osoba, która ma to dodatkowo w obowiązkach. Albo jeżeli jest jedna, no to trudno, żeby była w stanie ogarnąć tak wiele rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Stąd właśnie komisje jako jedno z zadań mają inicjowanie działań wynikających z ustawy, czyli tych 6, które wam czytałam. Niestety, często bywa tak, że komisje no nie są tymi ciałami eksperckimi, nie realizują właśnie tego inicjowania, albo inicjowanie rozumieją w bardzo różny sposób. W ustawie jest taki lakoniczny zapis, tak? Kto chodzi w tych komisji? No dobrze, już mówię, tak? W ustawie jest tyle napisane, tak, że wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. Zaraz pokażę, jakie mają zadania. I to tylko jest napisane, że w skład gminnych komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Czy osoby na przykład prowadzą terapię, ale nie są przeszkolone w tym kierunku? To znaczy tak, warunek bycia członkiem komisji jest ukończenie szkolenia. Czy to jest szkolenie 5-godzinne? Czy to jest szkolenie 20-godzinne, czy 100-godzinne, nigdzie z tego nie wynika. Tak? Szkolenie to może przeprowadzić? Znikąd to nie wynika. Wiecie. Czyli na przykład osoba, nie ma tych. Powiedzmy, jest na stanowisku przeciwdziałania alkoholizmowi, przeszkoli opiekuna socjalnego, tak? To wyda mu zaświadczenie. Aha, bo jest upoważniony przez burmistrza i już może prowadzić tam, powiedzmy, terapię. Wiecie co, akurat nie, terapię nie. Dlatego, że pamiętajcie, że gminne komisje w ogóle nie zajmują się terapiami. Gminne komisje mają 4 zadania, z tego 3 obowiązkowe, zaraz o tym powiem. To należy do wójta, burmistrza, prezydenta miasta, kogo do tej komisji powoła, tak? I w jaki sposób będzie spełniony ten obowiązek, że wchodzą osoby przeszkolone. I co to znaczy? To znaczy wiele, tak? To znaczy wiele, no bo co to znaczy być przeszkolonym w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych? No na pewno na to potrzebny jest papier, żeby pokazać, jestem przeszkolony. Ale nigdzie nie jest określone, co to oznacza. Dlatego zawsze odwołuję się do takiej sytuacji, że odpowiedzialności decydentów. No bo jeżeli gminna komisja ma ściśle określone zadania, no i uważam, że niezwykle ważne, no to jeżeli ja powołuję kogoś do komisji, która ma chociażby inicjować działania, które są z punktu widzenia mieszkańców, dla których jestem, tak? No to powołuję ludzi, którzy są odpowiedzialni, którzy się na tym znają, którzy są w tym dobrzy, tak? No to jest logiczne. A bywa to różnie. Ale bardziej to, wiecie, no bo to, że ustawa nie mówi,
to nie znaczy, że można sobie tak powoływać, jak się chce. Czasami tak to się dzieje, ale to jest odpowiedzialność dysydentów, bo nie można powiedzieć wójtowi, burmistrzowi, panie, nie no tego to pan, to on nie powinien być, bo on mówi, ale on jest przeszkolony. Czy członkowie komisji otrzymują wynagrodzenie za swoje... Tak, i to wynika z ustawy, że wynagrodzenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych określa się w gminnym programie, czyli decydują o tym radni. O wysokości wynagrodzenia. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie, to jak Polska długa i szeroka, jest to bardzo różnie. Na pewno nie mogą być to diety, ponieważ to nie jest, tak? To jest wynagrodzenie. I teraz, tak jak ja twierdzę, no wynagrodzenie za faktyczną pracę, nie za bycie, to nie jest wynagrodzenie za bycie członkiem komisji, tylko za to, co robię. Za posiedzenia, za kontrolę, jeżeli komisja kontroluje, za posiedzenie, na których właśnie omawiane są, nie wiem, inicjowanie, za różne rzeczy, które komisja robi, jest wynagrodzenie. Ja mam pytanie, bo u nas, jak wyglądałam właśnie z zeszłego roku budżet gminy i na przykład w komisji, tak jak tutaj mówimy, są, powiedzmy, jest 3 pracowników socjalnych, którzy prowadzą konsultacje z osobami, są również w jakimś tam, powiedzmy, AA, czyli prowadzą konsultacje zapobiegające, tam spotykają się z osobami, powiedzmy, z rodzinami alkoholików i za to mają tam, nie wiem, 350 zł, powiedzmy, dodatkowo i tak dalej. To tu już jest coś nie tak? Także słuchajcie, to jest tak. O tym zadaniu inicjowanie mówiłam, tak? Mamy takie zadanie gminnej komisji, które jest zapisane od artykułu 24 w ustawie, czyli że komisje prowadzą czynności, tak, mające, zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku podjęcia leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego. I ta procedura prowadzona jest różnie. Oczywiście ona nie polega na tym, żeby konsultować rodziny. Ponieważ to jest procedura i komisja ma obowiązek prowadzić czynności. Jak one wyglądają? Trochę się różnią w Polsce. Natomiast wiadomo, że gminna komisja kieruje na badania do biegłego. No, prowadzi czynności, czyli musi dowiedzieć się, jak ta osoba funkcjonuje. Musi też, powinna przeprowadzić interwencje, czy motywować takie osoby do podjęcia leczenia. To się właśnie nie odbywa, na przykład, bo jest... Tak? I osoba, która dostała nakaz właśnie kuratora, w ogóle przez tego kuratora nie była ta osoba kontrolowana w żaden sposób. I nie, ale pani mówi w ogóle o czymś, o takiej innej historii. Słuchajcie, cała procedura, i teraz o procedurze to ja mówię mniej więcej 5 godzin, więc tutaj muszę tylko w skrócie, bo nie damy rady. Sama procedura, jej skuteczność nie przekracza 10%, tak? Ona jest nieskuteczna. Pochłania ogromne pieniądze, takie są fakty, tak? Natomiast jest od wielu lat i teraz można zwiększyć jej skuteczność. Można zwiększyć jej skuteczność przez to, że gminne komisje nie będą jej traktowały tylko i wyłącznie jako procedury. No po pierwsze, że będą mieli umiejętności, kompetencje, rozmowy i motywowania osób uzależnionych od alkoholu, ale też członków ich rodzin, do zmiany, do podjęcia leczenia. A z tym jest bardzo ciężko. Natomiast sama procedura w świetle ustawy, ona jest opisana w ustawie, tak? I to są kolejne kroki. Kroki komisji kończą się na wniosku do sądu, tak? O zastosowaniu wobec pana czy pani XY obowiązku leczenia odwykowego. Natomiast co się dalej dzieje w tej procedurze i że ona jest właśnie mało skuteczna, to tak jest i takie sytuacje są, no nie chciałabym powiedzieć na porządku dziennym, ale rzeczywiście cała jakby system i procedura z nią jest właśnie dużo problemów, wątpliwości i takich punktów, ale wynika to bardziej z nieumiejętności pracy z takimi osobami, ale też pewnie oczywiście z innych różnych rzeczy, ale tutaj na pewno można zwiększyć tą skuteczność. Ale jako same czynności, to ma to obowiązek przeprowadzać komisja i nikt jej z tego nie zwalnia. Tak samo jak kierowanie na badania do biegłego, to jest obowiązek komisji. Inną rzeczą jest, czy osoba się stawia, czy nie. W tej chwili jest obowiązek powoływania 2 biegłych,
I tutaj w budżecie znajdziecie środki finansowe, że zostały przeznaczone środki finansowe no właśnie na badania przez biegłego, ale to zgodnie z ustawą jest obowiązek. Też znajdziecie taką pozycję jak na przykład opłata za złożenie wniosku do sądu, ponieważ no to już są inne przepisy, które mówią, że taka sytuacja musi mieć miejsce. Więc komisja po pierwsze zajmuje się inicjowaniem i teraz znowu sięgam do kompetencji komisji, no bo jeżeli są w komisji osoby, które nie mają pojęcia o tym, jak funkcjonuje osoba uzależniona, jak funkcjonuje osoba z problemem alkoholowym, jak funkcjonują osoby z jej otoczenia, no to trudno, żeby tą procedurę prowadziła w ten sposób, żeby ona była efektywna, tak? Także tutaj na pewno w tym względzie znowu sięgamy do problemu umiejętności i kompetencji i też odpowiedzialności osób, które powołują członków gminnych komisji. Jeśli takiej odpowiedzialności nie ma, powiedzmy, przez daną osobę, to co trzeba z tym zrobić? Wiecie co, no to właśnie jakby jesteśmy tutaj, że jeżeli są decydenci nieodpowiedzialni, a nie dotyczy to tylko gminnych komisji, wiecie, to dotykamy w ogóle problemu odpowiedzialności ludzi za to, co ja na swoim stanowisku, i to będzie dotyczyło przecież nie tylko wójtów, burmistrzów, prezydentów, ale każdego z nas na przykład jako pracownika, tak? No, każdego z nas, czy ja wykonuję swoje obowiązki, czy nie, czy robię to odpowiedzialnie, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. No pewnie, ja wierzę, że jesteśmy gdzieś na początku takiej demokracji i że już coraz częściej my, jako obywatele, no właśnie mówimy, no nie zgadzamy się z taką ignorancją. Nie zgadzamy się, żeby ludzie, którzy na mojej społeczności lokalnej decydują o różnych rzeczach, byli takimi ignorantami. Ale do tego właśnie dojrzewamy i takimi działaniami powoli zmierzamy właśnie w takim kierunku, że takich sytuacji nie będzie. Zobaczcie, za rok kolejne wybory. No też w wielu gminach będzie to coś pozytywnego, a w wielu na przykład się nie zmieni, tak? Mhm. No i słuchajcie, i właśnie tak jest bardzo różnie. No jak wam mówiłam, nie było żadnego merytorycznego uzasadnienia, ani też nic takiego nie zrobiłam, zapewniam was. Bardziej się sprzeciwiłam właśnie rzeczom, które uważałam za niezgodne, że mnie w którymś momencie dowiedziałam się, że właśnie zostałam odwołana z komisji, a byłam ekspertem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i już specjalistą na całą Polskę, tak, w tym zakresie. Więc różne sytuacje mają miejsce, chociaż boleję nad tym, bo właśnie uważam i wielu, trzeba oddać sprawiedliwości, że w wielu gminach komisje to są ciała eksperckie. Ludzie, którzy się znają na tym, którzy robią wiele różnych działań właśnie chociażby w zakresie inicjowania, czy podnoszą swoje kwalifikacje i kompetencje, żeby tą procedurę prowadzić w jak najlepszym, w kierunku jak największej skuteczności. A, no i tu jeszcze dwa zadania komisji. To ostatnie jest nieobowiązkowe. To znaczy, tu też jest od decyzji wójta, burmistrza bądź prezydenta, ponieważ ustawa mówi, że organ wydający zezwolenie lub straż gminna lub gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właśnie dokonuje kontroli. Natomiast tutaj też dotykamy, że zarówno wydawanie opinii w zakresie wydania zezwolenia. Mówiłam o tym ograniczaniu dostępności. Tutaj jest to czynność wyłącznie administracyjna, ponieważ komisja odnosi się tylko, co jest w załączonych dokumentach. Jeżeli w dokumentacji spełnia dany przedsiębiorca wszystkie przesłanki, to komisja nie może wyrazić negatywnej opinii, chociaż jej się serce takie merytoryczne będzie kroiło, że w tym miejscu na przykład taki punkt nie powinien być. Mhm. Także tak, jeżeli ktoś spełnia zgodnie z uchwałami, zgodnie z ustawą, to jest. Na przykład jest sklep i ma tylko zezwolenie na sprzedaż alkoholu, a nie ma zezwolenia na spożywanie na terenie, tak? A spożywanie na terenie jest i zabronione. Jest kupę lat, tak? No, to już jest zabronione, ale jest, tak? No. Wszyscy widzą. No właśnie, i nic nie robią, tak? Nie, no bo na przykład gdyby... Płatnych podatków i gmina ma z tego korzyść, tak? No słuchajcie, no dobrze, no ale kto tak mówi? A to jest centrum miasta. No ale właśnie, ale kto tak mówi, że gmina ma z tego korzyść? No bo to jest właśnie takie, że wszyscy tak w społeczności lokalnej mówią od 10 lat, tam się pije, wszyscy narzekają. No. Natomiast pamiętajcie, że trzykrotne tam zakłócenie są na to,
jest taka możliwość cofnięcia koncesji, tylko ktoś musi się za to wziąć, włożyć siły, tak, i czas, albo wszyscy narzekajmy, że tak jest. Ale na przykład, jeśli ja to zrobię w tym momencie, tak, to mam do mnie pretensje, że ja im mylę. A nie, no słuchajcie, ale oczywiście, i to tak jest, że jeżeli ja widzę, że coś się złego dzieje, no to mam takie, albo wchodzę w to, bo mnie tak trafia, że tak jest i wszyscy na to patrzą i nic nie robią, albo mówię, będę miała z tego niekorzyści, bo będą mieli do mnie pretensje. I to nie tylko jest ze sklepem, tylko z różnymi sytuacjami, tak? Na przykład przekraczania prawa. I tutaj, słuchajcie, prawo jest, bo jest możliwość cofnięcia zezwolenia, czy picie w obrębie, czy w ogóle pamiętajmy, że picie w miejscach publicznych, poza wyznaczonymi, jest zabronione. A jest z tym różnie. Ale tu sięgamy do czegoś takiego jak ogólne przyzwolenie społeczne na zachowania niezgodne z prawem, czy szczególną, jaka jest szczególna atencja dla alkoholu w naszym społeczeństwie. Tak? I o tym za chwilę właśnie jeszcze będę chciała wam powiedzieć. No to jeszcze ostatnie zdanie na temat komisji, że czasami jest tak, w niektórych gminach spotykam się z tym, że komisje traktowane są jako realizator gminnego programu, a jeszcze w innych, co już w ogóle jest, tak, że jest dysponentem środków finansowych. Czyli słyszę, poszliśmy do komisji, oni nam nie dali pieniędzy. Komisja nie ma nic do pieniędzy związanych z gminnym, no do żadnych, ale nie ma nic do pieniędzy z gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Jak pokazałam wam, ma 4 zadania i to są jej jedyne zadania. Nie jest realizatorem, to znaczy w takim rozumieniu realizatora, no, że ona wyznacza kierunki, że właśnie prowadzi te procedury, no to oczywiście w jakimś sensie tak, ale nie jest realizatorem, że ona mówi temu damy, temu nie damy albo różne robi rzeczy. To nie jest zadanie komisji. A na pewno też nie jest właśnie dysponentem środków finansowych, więc nie można iść do komisji, ona może czy nie może odmówić, ponieważ nie dysponuje tymi finansami. No chociażby z takiego prostego względu, że komisja jest ciałem społecznym, czyli to oznacza, że nie ma odpowiedzialności, tak? Jeżeli coś, a finanse czy inne takie rzeczy, no to jest odpowiedzialność, tak? Każdy urzędnik ma odpowiedzialność, każdy, kto tam podpisuje się, ma pełnomocnictwo czy upoważnienie do podpisania się przy wydatkowaniu środków finansowych publicznych, za to odpowiada. Komisja nie ma takiej mocy. Oczywiście w urzędach czasami jest tak, że komisja czy członkowie komisji, jeżeli jest komisja konkursowa, czy jeżeli właśnie jest decydowane, w jaki sposób dzielić te pieniądze, co jest priorytetem, to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jak to ten zespół ekspertów posilić się ich wiedzą. Ale mogą mieć tylko taką, wiecie, rolę opiniotwórczą, a na pewno nie stanowiącą. Czy to jest jasne, tak? No dobrze. W Narodowym Programie też zachęcam do czytania. Ostatnio miałam, no kolejnych osób, tak, czy mam 100 osób na sali, czy 30, czy 20 i pytam, kto przeczytał. No ale oczywiście osoby, które właśnie są koordynatorami, pełnomocnikami albo członkami komisji, kto czytał Narodowy Program, zgłasza się zazwyczaj jedna osoba plus ja. Kto czytał Wojewódzki Program, zazwyczaj zgłaszają się 2 osoby, maksimum 3, ponieważ też jest tak, z tymi programami, że nie są czytane, ale o tym za chwilę. No więc mamy w Narodowym Programie, bo zobaczcie, 17 lat działania systemu i można powiedzieć tak, że samorządy dostały zadanie obowiązkowe, ale wraz z tym dostały narzędzia, tak? No już mówiliśmy. To są osoby, tak? I pieniądze. I tak naprawdę, zobaczcie, ale też przepisy prawne. No czegoż chcieć więcej? No bajka, tak? Gdybyśmy w innych problemach, bo że to nie jest jedyny problem naszej społeczności lokalnej, gdybyśmy na inne takie dotkliwe problemy też mieli tyle tych plusów, no to super by było. Ja z perspektywy osoby, która zajmuje się dzieciakami z dysfunkcjami, to gdyby właśnie tak postrzegano ADHD, gdzie osób z ADHD jest 10% w populacji, a osób uzależnionych 3%, a część ADHD-owców to osoby z problemem alkoholowym, tak? Czy mam osoby z zespołem Aspergera, to gdyby takie było podejście, ludzie. No ale i tutaj zobaczono, że no jest, no ale trochę nie działa.
że to nie jest tak, że przy takim, wiecie, no przy tym, co jest, no to powinno naprawdę po tylu latach właśnie to nabieranie kompetencji, wiedzy, umiejętności, że to powinno być coraz lepiej. Ale kiedy widzi się i czyta, ja przeczytałam kilkaset gminnych programów, to muszę powiedzieć, że ich jakość, jak ostatnio moja taka koleżanka przysłała mi takiego maila, proszę cię, przyślij mi parę, gdzie mogę znaleźć gminne programy, no takie jako dobre praktyki. To co jej napisałam? No przykro mi, nie jestem w stanie. Po kawałku, tak? Że może ten, ja mówię o samym w ogóle formułowaniu gminnych programów. Jest z tym ogromny problem. Dlatego w Narodowym Programie, zobaczcie, a Narodowy Program jest podpisywany tak przez Radę Ministrów. Jednym z problemów określono pogarszająca się jakość działań podejmowanych przez gminy w ramach gminnych programów oraz wydatkowanie środków finansowych na zadania niezwiązane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Co to znaczy niska jakość programów? No właśnie, to finansowanie zadań, które nie mają nic wspólnego z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, albo realizacja takich zadań, które tylko mniej więcej mają coś wspólnego, albo realizacja zadań, które nie są efektywne, czyli nie przynoszą nam efektów, bo na przykład w ogóle nie są oparte na współczesnej wiedzy, jaką mamy w tym zakresie. No ale też, i to we wstępie do Narodowego Programu jest napisane, mówi się tak, że właśnie ta pogarszająca się jakość wynika z braku wiedzy, no chociażby radnych, ale radnych dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy, że ostateczny kształt, jak wygląda gminny program, należy do Rady Gminy. I te osoby, które go przygotowują, mogą pisać różne rzeczy, a wchodzi na radę i na przykład radni mogą połowę wyrzucić, połowę dodać. To jest ich kompetencja i ich odpowiedzialność tak naprawdę, na co głosują. Jak wygląda ten program? Naciski ze strony właśnie lokalnych decydentów, no różnych osób, że no to dajcie na to, tu by trzeba, ale właśnie też brak wystarczającej kompetencji, umiejętności członków gminnych komisji jako tych, którzy jako to ciało eksperckie powinni inicjować działania w ramach gminnych programów. Pokazuję wam to, żeby jakby zobaczyć, że jest problem. Nie można go jakoś strasznie demonizować, no bo to nie jest tak, że w każdym samorządzie, bo w niektórych samorządach no, tu coś nie działa, tu trzeba by polepszyć, ale jak się patrzy ogółem, to rzeczywiście jest istotny problem. No ale trzeba się zastanowić, no właśnie, ale dlaczego tak jest? No bo to nie wystarczy powiedzieć, no jest źle, no ale jeżeli wiemy, że nie jest dobrze, no to trzeba sięgnąć do przyczyn. No tutaj te przyczyny, ale tak naprawdę są pewne skutki, to co przed chwilą powiedziałam. Zobaczcie. Na rozpowszechnienie problemów alkoholowych mają taka niewystarczająca wiedza i szkodliwe postawy społeczne nas jako całego społeczeństwa wobec alkoholu, zbyt duża dostępność i promocja napojów alkoholowych, ale to wynika tak naprawdę z tego pierwszego, i też ryzykowne wzory picia i wysoki poziom spożycia alkoholu, co według mnie też po dużej części wynika właśnie z tego pierwszego. Tu jeszcze, zaraz przejdę do następnych, tylko do samego właśnie kształtu gminnych programów, bo czasami jest tak, że sam gminny program jak się czyta to po prostu o rany, ale już realizacja jest na całkiem dobrym poziomie. Właśnie z tymi gminnymi programami jest tak, ale słuchajcie, to nie dotyczy tylko gminnych programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Jak ja to mówię, trochę zadziało się tak, że jest taka tendencja, że jak jakiś jest problem, to trzeba na niego napisać program i on się rozwiąże. Programów w tej chwili różnych, strategii, programów, programików jest bez liku. Tylko właśnie jak pytam ludzi, no dobrze, a czytaliście? To nie czytają. Dlaczego? Ostatnio właśnie, jak miałam taką dużą grupę samorządowców, to zapytałam tak, słuchajcie, gdybym wam powiedziała, że właśnie wczoraj przeczytałam książkę, która mi otworzyła oczy, która po prostu w moim takim myśleniu zrobiła przełom, była fantastyczna, poruszyła mnie, przeczytalibyście? To czemu nie czytamy gminnych programów?
Bo mamy takie przeświadczenie, że program, czy gminny, czy taki, jest po prostu stekiem takich kopiowanych, tak, frazesów, które w ogóle nie przystają do tego, co tak naprawdę powinno, czy chciałbym, żeby się działo, przynajmniej powinno się dziać. No ale właśnie między innymi dlatego, że gminne programy nie opierają się na diagnozie, czyli na tym, co tak naprawdę jest problemem i co tak naprawdę powinno w tym względzie się dziać. Powielamy takie stereotypy. Ja podaję zawsze takie dwa przykłady. Jeden to jest, pamiętajcie, cała medialna, że tak powiem, afera pigułka gwałtu. Większość z nas miała wrażenie, że to jest po prostu coś, co jest wszędzie, na każdym rogu. Natomiast kiedy popatrzylibyśmy na takie statystyki policyjne, biorąc też pod uwagę część taką, która szarą strefę, to był promil czegoś, tak? Ale to było podłapane, ale my jako społeczeństwo co zrobiliśmy? Dokładnie to samo, czyli przejęliśmy to. Jedna z takich dużych samorządów zrobił ogromną kampanię w tej sprawie, no podchwytując, że proszę, tu mamy straszny problem. I hasło kampanii, wiecie jakie było? Pilnuj swojego drinka. I to było hasło do młodzieży, tak? No bo młodzi ludzie pigułka gwałtu niech uważają. To za ogromne pieniądze kampania. Dopalacze. Ja nie mówię, że dopalacze nie są problemem, że nie mają negatywnych. Tylko, że większość samorządów, słuchajcie, to problem dopalaczy, nawet jeżeli się pojawi, czy nawet jeżeli istnieje, oczywiście w większości w ogóle nie ma, to jeżeli to jest tak w porównaniu na przykład z problemami alkoholowymi. W niektórych samorządach będzie większy, w niektórych mniejszy, ale w większości samorządów. Natomiast kiedy zaczęło to mówić o dopalaczach, to faks i mail szkolny rozgrzał się do czerwoności. No bo co się okazało? Że wszyscy oferują nagle szkolenia, ulotki. I co gminy zaczęły wpisywać właśnie, przeznaczać pieniądze na coś, co się pytam, a czy u was w ogóle jest problem z dopala? No ale wie pani, no przecież mówią, że to problem. Ja wie pani co, no różne rzeczy mówią. Tylko czy to u was jest problem? A co tak naprawdę jest problemem w naszej gminie? Co rzeczywiście powinno się od czego zacząć? Bo od tego, co medialnie jest problemem, no to wie całe społeczeństwo. Więc właśnie brak diagnozy. Dalej taki, co tak naprawdę jest naszym celem? W co, nie chcę powiedzieć w co drugim, ale większość gminnych programów to w celach sobie wpisują rozwiązywanie problemów alkoholowych. No jak w roku nie chcą rozwiązać problemy alkoholowe, to kiedyś się zapytałam takich, tak? Mówię, słuchajcie, no to będziecie po prostu, no nie wiem, na cały świat, nie tylko Polskę. Wpisywanie celów tak właśnie, a, no dobra, to co będzie naszym celem? No to jak wy macie sprawdzić, czy osiągnęliście ten cel? Zresztą w ogóle jest ogromny problem, bo ludzie w ogóle nie umieją określać celów. Mylą cele z działaniami, z rezultatami. To w ogóle jest problem i o tym na pewno trzeba dużo mówić, musimy się tego uczyć. No ale jak nie mamy określonego celu, to tak naprawdę nie wiemy, no to właśnie te pieniądze są tak traktowane, że trzeba je wydawać, no bo jest gminna ustawa, jest gminny program, są pieniądze, to je trzeba wydać. A nie myślimy o tym, że my mamy cel. Naszym celem, tym takim dalekosiężnym, jest właśnie rozwiązywanie problemów alkoholowych, bieżące, tak? My ich nigdy nie rozwiążemy. To trzeba sobie zdawać sprawę, tak? Że to nigdy nie, znaczy przynajmniej ja nie dożyję czasów na pewno, kiedy nie będzie alkoholu. Więc, a ponieważ alkohol rodzi problemy, to one będą. Tylko jaka będzie ich skala? Jaki będzie ich zasięg? W jaki sposób będą rozwiązywane? Ile osób będzie miało, tak, będzie dotykało skutki, to o to chodzi. Żeby tego było jak najmniej, żeby jak najmniej dotkliwie, żeby nie było tylu problemów. To jest naszym celem. A jak my nie wiemy, jaki ma cel, no to jak może być gminny program czymś, co będzie rzeczywiście przynosiło efekty, bo jak nie mam celu, no to właśnie to są robione różne działania, no i nie sprawdzamy efektów. Bo w sprawozdaniach jest pisane, tyle i tyle osób się przeszkoliło, tyle i tyle osób wzięło udział w, nie wiem, jakichś tam programach profilaktycznych. I ja pytam się, no i co?
No może tu żeśmy się spotkali, tak? No to co jest naszym celem? Jak posiedzenie was i popatrzenie na mnie, no to bardzo mi miło. Tylko że to nie jest naszym celem, tak? No naszym celem jest to, żeby zwiększyć waszą wiedzę o rozwiązywaniu problemów alkoholowych. I tak, u części zostanie na tym samym poziomie, u części się zwiększy, może być różnie, tak? No ale to jest naszym celem, a nie to, żebyśmy się spotkali. A tak właśnie pisane są gminne programy i później realizowane. Ten brak wiedzy merytorycznej o takich podstawowych rzeczach związanych z alkoholem. Jeżeli ja nie mam wiedzy merytorycznej, jak rozwiązać dany problem, no to trudno, żebym teraz dobierał czy dobierała odpowiednie narzędzia, czyli odpowiednie działania. No bo to tak, jakby budowniczy mostu czy drogi nie wiedział, jaki materiał powinno się użyć. A jeszcze w problemach alkoholowych jest dodatkowo, bo jeżeli mam przed sobą inżyniera, który mówi, ten most będzie zbudowany tak, tak i tak, na takich narzędzi użyjemy, a ja bym przyszła i powiedziała, nie, proszę pana, no pan się myli. Ja przecież wiem, jak się mosty buduje. Tak? Zrobilibyśmy tak? No ja bym z inżynierem jako socjolog nie rozmawiała. Ale ile takich jest sytuacji, że właśnie wszyscy dyskutują i wszyscy wiedzą, jak rozwiązywać problemy alkoholowe. Wszyscy są fachowcami. Ja kiedyś się tak wkurzyłam na jednym ze szkoleń, co mi się rzadko zdarza, że powiedziałam, proszę państwa, to teraz uznajmy tak, że to jest mój zawód, ja uważam się za fachowca, ja biorę na siebie odpowiedzialność, a państwo słuchają. A jak ktoś nie chce słuchać i nie chce zmienić swojej wiedzy, droga wolna. Bo wszyscy tak mówili, co tam pani opowiada, jak to nie działa, nie? To działa, on wie. I ten brak wiedzy merytorycznej jest ogromnym problemem. Właśnie brak myślenia systemowego czy ekonomicznego, gdzie ja ciągle przypominam ludzie, to są pieniądze publiczne, to są moje podatki. I wiecie, że czasami wszyscy tak, nie, no rzeczywiście, myślę, że to są też moje podatki. No właśnie, to dlaczego moje pieniądze, tak, że robi się działania, które nie mają efektów. No to ostatnio mówiłam, to wyobraźcie sobie państwo, że to jest tak, że ja wyjmuję swoją portmonetkę i tak? No bo jeżeli robimy coś, a w ogóle nie wiemy, czy to jest efektywne, czy jakie efekty i tak dalej, to znaczy, a publiczne pieniądze jeszcze jakby ważniejsze, no bo to są nasze. Bo to jest tak, że zawsze tych pieniędzy będzie mało, zgadzamy się, tak? No to dlatego musimy wyznaczać priorytety, co jest najważniejsze, co jest tym właśnie problemem, na przykład, który nakręca inne problemy. Trochę nauczyliśmy się gasić pożary, tak, tu przygasimy, on znowu wybuchnie, bo jak nie sięgniemy do tych przyczyn, to on będzie cały czas gdzieś tam wybuchał. No i właśnie to się wiąże z tym sprawdzaniem skuteczności. Jak mamy gminny program i te środki finansowe, to realizować gminny program tak naprawdę może każdy. Każdy podmiot, każdy byt, czy to jest osoba indywidualna, czy organizacja pozarządowa, czy podmiot gospodarczy, każdy. To zależy od jego, co ma do zaoferowania i czy to się wpisuje w gminny program, czy ma kompetencje, umiejętności, doświadczenie itd., itd. Ale tak naprawdę każdy. No musi być to zapisane w gminnym programie. I samorząd decyduje, bo pamiętajcie, że to są zadania samorządowe. Mogłoby być tak na przykład, że samorząd mówi, sam własnymi ludźmi zrealizuje wszystkie zadania gminnego programu. Bo mogłoby być tak, że wpisuje ileś na rok, ileś tam zadań, 10, ma 5 pracowników i każdy z nich coś realizuje. Mogłoby być tak. Nie muszą, nie ma czegoś takiego, że realizować te zadania musi organizacja pozarządowa, musi ktoś tam. Nie musi. To samorząd decyduje, w jaki sposób będą te zadania z gminnego programu realizowane. To on mówi, no tak, działania profilaktyczne, no to jednak dobrze, żeby realizowały to nasze jednostki, tak, w szkołach. Niech one się tym zajmą, ale inny samorząd mówi, nie, my zatrudnimy realizatorów programów profilaktycznych, bo znamy, mamy sprawdzonych, oni pójdą do szkół i będą realizować te zadania. Tu jest naprawdę bardzo różnie i to jest w gestii samorządu, bo to są jego zadania i to on wybiera, kto będzie realizował. No może też się tak zdarzyć, że no nie wiem, ma niewielki wybór, no bo na przykład musi gdzieś realizatorów ściągać albo właśnie no wszystko tak naprawdę opiera się na ludziach.
to musi szkolić czy podnosić kompetencje osób, które są w samorządzie, no żeby później one realizowały te różne zadania. No i teraz w zależności od tego, jaki będzie to realizator, no to samorząd wybiera odpowiednie przepisy, tak, dotyczące już konkretnego wyboru realizatorów, no bo wiemy, że tutaj mamy pieniądze publiczne i to nie jest tak, że przychodzi ktoś X, a mówimy, dobra, to idziemy do skarbnika i temu tyle, tak, tylko na to są odpowiednie przepisy i też w zależności od tego, czy to jest organizacja pozarządowa, czy to jest podmiot gospodarczy, czy to jest jednostka własna, czy samorząd będzie sam realizował, to tutaj mamy odpowiednie na każdy taki przypadek przepisy. No i słuchajcie, tutaj ten czas czasami tak szybko biegnie. Powiem parę słów, no właśnie, żeby jakby z takim, dla niektórych będzie to powtórzenie, dla większości pewnie, ale żebyśmy się przyjrzeli, no tak naprawdę, no o co chodzi, dla kogo i dlaczego to robimy. Zobaczcie. Picie alkoholu, to jest w dorosłej populacji Polaków, deklaruje 80%. Dużo? No większość, tak? Szacuje się, oczywiście to są dane szacunkowe, szacuje się, że 30% to są osoby pijące ryzykownie i szkodliwie. Zaraz pokażę, co to znaczy osoby pijące ryzykownie i szkodliwie. Natomiast przyjmuje się, do tej pory się przyjmowało, że 2%, w tej chwili, że 3,3% to są osoby uzależnione od alkoholu. Wobec powyższego, zobaczcie, chociażby ze względu na procenty, znaczy na ilość tych osób, ale w ogóle generalnie suma szkód powodowanych przez osoby nieuzależnione jest o wiele większa niż te szkody powodowane przez osoby uzależnione, o czym często zapominamy. Takie właśnie jest myślenie stereotypowe, że problemy generują tylko osoby uzależnione. A to jest nieprawda. Generują, oczywiście. Jest duże spektrum problemów osobistych, społecznych, zdrowotnych i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo ważne, zajmowanie się tymi osobami, ale to nie jest jedyne, tak? Ponieważ mamy jeszcze, że w ogóle ludzie piją alkohol i to też jest tak, no, że w związku z tym wszystkie działania powinniśmy prowadzić, znaczy wiele działań powinniśmy prowadzić dla całej populacji, a nie tylko gasić, właśnie, gasić ten ogień czy pożar, tak? Dlatego mówimy o profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, a nie o przeciwdziałaniu uzależnieniu. Bo my, jeżeli w stosunku do osób uzależnionych, to oczywiście pomagamy, tak? Żeby ludzie zdrowieli, żeby ludzie trzeźwieli, interwencja, motywacja, ale nasze działania systemowe nie są ukierunkowane tylko na te osoby. A często w takim myśleniu właśnie tak jest. Co to oznacza? Że ogromne rzesza osób, które pije, w ogóle nie jest objęta działaniami. I powstaje taka ogromna luka właśnie związana z tym, że zobaczcie, no mamy grupę abstynentów, to jest około 20% i to są abstynenci ze względu na różne sytuacje. Mamy osoby tak zwane picie o niskim ryzyku szkód, ale to jest tak, że nie ma picia bezpiecznego. Nawet osobie, która pije w sposób o niskim ryzyku szkód, może się zdarzyć wsiąść do samochodu po użyciu alkoholu albo w stanie trzeźwości. Bo to nie jest tak, że to jest przypisane tylko dla osób z problemem alkoholowym. A gdzieś jest takie nasze myślenie. Po pijaku to jeżdżą tylko ci, co tam. Nie. Każdemu może się zdarzyć. Każdemu może się przeholować. Każdemu jakby picie alkoholu niesie ryzyko. Bo nigdy nie wiem też, jak na alkohol zareaguje. Bo alkohol jest trucizną. I oczywiście w takim postrzeganiu, gdybyśmy wszyscy postrzegali, że to jest trucizna, to byśmy nie pili. Ja 80% piję. Ale też, no bo wiemy, że alkohol ma swoje pozytywne strony. Mamy koneserów wina, tak? Takie wino pasuje do tego. No w ogóle ludzie piją z różnych względów, ale zawsze trzeba pamiętać, że niesie to ryzyko,
A to, co jest problemem, że ludzie generalnie nie zdają sobie z tego sprawy i traktują alkohol jak coś, co nie niesie ryzyka, a jeżeli przyniesie, to w takiej perspektywie, a w ogóle przecież to dotyczy właśnie tylko i wyłącznie osób uzależnionych. I słuchajcie, problem jest w tym, że takie myślenie ma społeczeństwo nasze, tak? Co to oznacza? Że również osoby, które decydują. Zgadzamy się? Podaję taki przykład. Cały czas nie wiem, nie miałam czasu sprawdzić, bo też ze statystykami nie jestem dobra w zapamiętywaniu, ale pokazuję taką sytuację. Zresztą dzisiaj jadąc też czytałam w gazecie taki przykład. Nikotyna. Część z nas pamięta czasy, gdzie paliło się wszędzie. W każdym urzędzie, u lekarza, tu, tam, wszędzie. I dla społeczeństwa było to zupełnie to coś normalnego. Nikt się w ogóle nie dziwił, że taka sytuacja jest. Zobaczcie, minęło tam gdzieś 20 lat, jest zmiana ogromna. Dlaczego ta zmiana mogła się dokonać? Bo słuchajcie, zmiany społeczne nie dokonują się o tak, tylko dlatego, że coś szkodzi. Bo gdyby tak było, to z problemami alkoholowymi o wiele by było mniej, tak? Dlaczego? Stało się mniej modne. A dlaczego się stało mniej modne? Bo ludzie wiedzą i przyjmują, że to jest coś negatywnego, ale też dlatego, że większość ludzi w naszym społeczeństwie to osoby niepalące. Wiecie, to nie jest tak, że 80% pali. I niektórzy różne rzeczy mówią, tak? Ale około, no ile jest palaczy w naszym tym? 20-30%? Nawet chyba nie tyle. Nie ma tylu palaczy, tak? Ich jest dużo. No to jest duża rzesza ludzi, coraz mniejsza, ale nawet wtedy, kiedy można było wszędzie palić, czy wprowadzano te przepisy, to zobaczcie, było ogromne też wola i przyzwolenie społeczne na zmiany. Gdyby było tak, że 80% naszego społeczeństwa pali papierosy, to ręczę wam, że bylibyśmy cały czas w tamtych czasach. No bo decydenci byliby też osoby, to byłyby osoby palące, tak? Ludzie, którzy decydują, ludzie, którzy wprowadzają zmiany, większość by była, tak? I mała garstka ludzi niepalących, która by mówiła, nie, nie chcemy. Tak mamy w problemach alkoholowych, tak mamy z alkoholem. Większość ludzi uważa i też nie ma szkód związanych z alkoholem. No alkohol traktuje jako coś, co właśnie jest i istnieje. I dlatego też bardzo trudno przebijać się z różnymi rzeczami, z różnymi działaniami. I musimy o tym pamiętać, że właśnie w różnych aspektach, różnych takich problemów czy zachowań ryzykownych, na przykład ustawa hazardowa. No słuchajcie, to jest mały promil, ale znalazł się ktoś, dla kogo uważa to za problemem. Dla innych to nie byłby problem, gdyby większość społeczeństwa to byli ludzie, którzy gdzieś tam lubią pograć, tak? Zdecydowana większość nigdy by nie weszły jakieś obostrzenia. Więc mamy picie ryzykowne, szkodliwe, uzależnienie od alkoholu. Ryzykowne zbyt wiele, coraz częściej w nieodpowiednich sytuacjach. Picie szkodliwe, zbyt dużo ilości, ale też już występowanie problemów zdrowotnych, społecznych. Tu macie napisane, to czytajcie, a ja powiem przez ten czas tak. Większość klientów na przykład pomocy społecznej czy biur pracy to nie są osoby uzależnione, to jest ze względu na ilość, tylko właśnie osoby pijące szkodliwie. No i mamy uzależnienie od alkoholu, ja co prawda tutaj mam, co to znaczy, ale to można, jest tak dostępne i można przeczytać. Pozwolicie, że nie zatrzymam się na tym, dlatego że no niestety czas jest nieubłagany. Tu jeszcze mam, żeby pamiętać, że też właśnie w gronie osób takich bezpośrednio dotkniętych problemem alkoholowym mamy osoby współuzależnione, będziemy mieli dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, ale też pamiętajcie, że jeżeli ktoś pije szkodliwie, to też problemy w rodzinie będą występowały, czyli nie tylko w tym gronie osób najbliższych tych 3% ludzi. Dobrze. W związku z tym, że mamy osoby z problemem alkoholowym,
ale też rodziny. No i tutaj mamy, zobaczcie, nawet w ustawie zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej. I czy to udzielanie rodzinom, to też zobaczycie, że w gminnych programach jest to jakby zadanie, no też obowiązkowe, żeby realizować różne rzeczy. I teraz tak, takich różnych rozwiązań, co w danej gminie dla tych osób jest robione, będzie też bardzo różnie. No, gminne komisje są, bo są obowiązkowe, tak? Podmioty lecznicze będą nie w każdej gminie, ale rzeczywiście dostępność i jakby oferta zakładów lecznictwa odwykowego jest bardzo duża. I zobaczycie, bo w części są świetlice. Ja tutaj trochę nie ma czasu popowiadać na temat świetlic. Świetlice, jest to dosyć duży problem też właśnie w takim postrzeganiu. Co to jest świetlica? Jak ona powinna wyglądać? I że przeznaczanie większości środków na świetlice, jakkolwiek dziećmi się trzeba opiekować i się z tym zgadzam, to po pierwsze pamiętajmy, że świetlice są dostępne dla dzieci mniej więcej do 14-15 roku życia, że dziecko jest w świetlicy zaopiekowane, kończy ileś tam lat i gdzie ląduje? Na ulicy. Dlaczego? Dlatego, że no jakby nie ma gdzie, tak? Mało jest takiej oferty dla tych starszych, a jest przyzwyczajone, że no nie jest w domu. Natomiast chodzi o to, że proszę Państwa, jeżeli jest taka nierównowaga, to jest właśnie gaszenie pożaru, że my niewiele robimy z rodzicami, nie uczymy się jak motywować, nie zwiększamy tej dostępności pomocy terapeutycznej czy właśnie działań rehabilitacyjnych, a tworzymy takie różne działania, no to rodzi się problem, no bo ten problem będzie cały czas generowany. No dobrze, tutaj to, co chciałabym Wam pokazać, to coś, co jest często mylone, bo zobaczcie, jeżeli odnosimy się do osób z problemem alkoholowym, tak, do osób uzależnionych, no to prowadzimy działania interwencyjno-motywacyjne. Dalej, to tak sztampowo, tak, działania lecznicze, czyli terapeutyczne i działania rehabilitacyjne. I teraz uwaga, działania lecznicze, czyli terapeutyczne, mogą prowadzić wyłącznie... Teraz to się nazywa podmioty lecznicze na zasadach opisanych no właśnie w tym rozporządzeniu. Ani w punkcie konsultacyjnym, ani tym bardziej w stowarzyszeniu abstynenckim, ani nigdzie, ani komisja nie ma prawa prowadzić działań terapeutycznych wobec osób uzależnionych od alkoholu, ale też wobec osób współuzależnionych. Jeżeli chodzi natomiast tych działań typowo leczniczych opisanych w przepisach, działania rehabilitacyjne, działania wspierające, oczywiście tak, motywujące też, z tym jest różnie, bo chyba 2 lata temu z takich statystyk okazało się, że w 30% punktów konsultacyjnych prowadzona jest terapia. I oczywiście to też jest trochę problem takiego nazewnictwa, bo ludzie mylą, tak, dla nich tam terapia, rehabilitacja to jest wszystko jedno, natomiast zwracam na to uwagę, ponieważ też to jest w samorządach pewien problem, bo mówią, no bo ma daleko, to on tam nie pojedzie, a jak tu ma terapeutę, to się będzie leczył. Albo na przykład finansowanie dojazdów osób uzależnionych z gminnego programu do jakiegoś ośrodka. Jest to niedopuszczalne. Dlaczego? Dlatego, że to jest kwestia motywacji. Jeżeli ktoś jest zmotywowany, tak? To nie będzie żadnej dla niego przeszkody, pojedzie 50-100 km, bo to, co trzeba sobie zapamiętać, to zobaczcie. Jeżeli ktoś jest chory, nie wiem, na serce, na padaczkę, na cukrzycę i dostanie taką informację, żebyś uzyskał pomoc, musisz pokonać 30 km. Pojedzie? Różnymi, tak? A alkoholik co powie? Nie. Ale dlaczego? I wymyśli 60 różnych powodów. No. Tak wygląda choroba alkoholowa. To jest naturalne, że osoby uzależnione mają system iluzji i zaprzeczeń, będą robić wszystko, żeby nie dokonać zmiany. Jeżeli będzie miał motywację, to czy to będzie 100 km, 200, 300 czy 500, to pojedzie i podejmie leczenie. No więc tutaj mamy, jeżeli chodzi o system lecznictwa, to rzeczywiście ta oferta. No, to nie jest tak, że w każdej gminie będzie placówka lecznictwa odwykowego, tak jak w każdej gminie. Nie ma kardiologa, nie ma neurologa, tak? I nie ma żadnego powodu, żeby
wszyscy mieli, znaczy nie ma powodu i takiej możliwości, żebyśmy wszyscy wszystko mieli na wyciągnięcie ręki. No poza alkoholem, który jest rzeczywiście bardzo dostępny. Spotkacie się też w gminach właśnie z takimi placówkami, które właśnie mogą prowadzić motywację, interwencje, wsparcie, na przykład grupa wsparcia dla osób współuzależnionych, ale grupa wsparcia to jest zupełnie czymś innym niż grupa terapeutyczna. Grupa wsparcia dla osób, które ukończyły leczenie, ale też grupa taka motywująca do zmiany i tak dalej, i tak dalej. Będą telefony zaufania czy ośrodki interwencji kryzysowej, które akurat to wynika z ustawy o pomocy społecznej, teraz to się też nazywają ośrodki wsparcia, w których na przykład gmina może, mówią, no dobra, mają miejsce, oni finansują z tamtych pieniędzy, ale my sfinansujemy, bo na przykład jest duże zapotrzebowanie na prawnika dla na przykład ofiar przemocy. Dobrze. No i tutaj zrobię pewien stop, przeniesiemy się w świat profilaktyki. Ile jeszcze mam czasu? Jeszcze mam, czy już nie mam? Dobrze, to szybko o profilaktyce. Bo to jest coś, co boli, bo tak jak jeszcze można wyczytać, jeszcze jeżeli chodzi o działania właśnie dla osób uzależnionych, dla ofiar przemocy, to jest jeszcze, tak? To z profilaktyką jest jeden wielki problem. No dobrze, tu mamy taką definicję, zobaczcie. Ta definicja dotyczy różnych zachowań ryzykownych, ale w tym właśnie problemów alkoholowych. Takim kluczem działań profilaktycznych, czyli zapobiegających, są czynniki chroniące i czynniki ryzyka. Czyli jeżeli ktoś ma dużo wokół siebie czynników chroniących, co to oznacza? Że jest pewny siebie, nie ma problemów z komunikacją, ma wysokie poczucie własnej wartości, czyli umie radzić sobie w różnych sytuacjach, i tych dobrych, ale też tych negatywnych, no to wyobraźcie sobie, jeżeli ktoś jest spełnionym człowiekiem, którego nie omijają różne problemy, no bo życie nie jest bajką, tak? To on będzie sięgał po zachowania ryzykowne? No jeżeli jest mi dobrze w życiu, dobrze też samemu z sobą, to przyjdzie mi do głowy, nie wiem, napić się, naćpać czy coś takiego? Przyjdzie? Tak? No jakoś tak sobie nie wyobrażam, bo słuchajcie, bo dlaczego ludzie sięgają po zachowania ryzykowne? Przecież to nie jest tak, że budzę się rano i myślę sobie tak, co by tu zrobić, chyba się nachlam. Tak? No bo idę do pracy, bo właśnie przyjeżdżam tutaj, bo mam dużo rzeczy do zrobienia, bo jest, tak? A jeżeli człowiek właśnie brakuje mu adrenaliny, brakuje mu czegoś, albo nie może poradzić sobie, nie wiem, z nerwami, każda przeszkoda, traci pracę i on mówi, już po mnie, ludzie, tylko się napić, nie? Bo jak się napiję, to zapomnę. Tak? Znaczy, bo jest jednak szansa, jeżeli rynek wytworzy taki obraz, i on uderza akurat w jakąś grupę społeczną, nie wiem, bo to jest w stanie nawet ten dobrze zabezpieczony człowiek z wysokim poczuciem siebie i tak dalej sięgnąć, bo będzie to przynależne danej klasie. Słuchajcie, no ale jest w stanie i można powiedzieć, że to, że teraz klasa ta, że tak powiem, wyższa i wzrost, duży wzrost picia alkoholu wśród kobiet wykształconych w dużych miastach i jeszcze singielek, teraz poszedł bardzo w górę, uważajmy, to, proszę Państwa, oczywiście, że tak będzie, ale to znaczy, że coś w tych ludziach jest. Wiecie, to jest niemożliwe. Niemożliwe, bo ludzie, którzy nie muszą, nie będą sięgać, żeby nie wiem, jaki był nacisk społeczny, chyba że właśnie coś się zaczyna dziać. Na przykład są podatni na reklamę, są podatni na nacisk społeczny. No ale to znaczy, że gdzieś w tych czynnikach chroniących mamy lukę, tak? Albo gdzieś jest więcej tych czynników ryzyka. Wobec powyższego właśnie działania profilaktyczne, tutaj mam, jeszcze pokażę, tak? Działania profilaktyczne opierają się na tym, żeby zwiększać te czynniki chroniące, a pomniejszać czynniki ryzyka. I one są opisane w literaturze, jakby wiemy, co to oznacza. Natomiast w tej chwili, jeżeli chodzi o profilaktykę, no to jest ogromny problem. No dlaczego? Bo uznaje się, że profilaktyką to jest wszystko, że jak rzucimy dzieciom piłkę i one pograją, jeszcze się zmęczą, no to super. Wiemy już z badań, że sport nie jest żadną skuteczną narzędziem profilaktycznym. Nie jest.
On działa na przykład w grupie ryzyka jako przy okazji i też musi być wiele godzin, muszą być spełnione różne warunki. Sport sam w sobie jest bardzo ważny. Ja na przykład teraz mam wsparcie na zajęciach takich sportowych, rozwijających jednego z uczniów. No i mój kręgosłup czuje, że koniecznie trzeba się nim zająć. Ale jeżeli ja zacznę ćwiczyć, robić różne rzeczy, to robię to dla swojego zdrowia, to jest bardzo ważne. Ale to nie ma nic wspólnego, to mnie nie ochroni przed problemami związanymi na przykład z zachowaniami ryzykownymi, bo sport chroni na przykład wtedy, kiedy to jest pasja danego indywidualnego człowieka, tak? Jeżeli ktoś uprawia sport, jest tym świetny, to rzeczywiście będzie to czynnik chroniący. Ale to nie tylko sport, bo jeżeli ktoś będzie super w malowaniu obrazów, a inny będzie super śpiewał, tak? A jeszcze inny lepił coś z gliny, to jest coś, co właśnie daje mu poczucie własnej wartości, spełnienia, to nie można powiedzieć, że tylko sport. No bo to każda taka aktywność indywidualna, jeżeli ja się w czymś rozwijam. Więc mówienie... Słucham? Trzeba znaleźć kierunek rozładowania. No i w ogóle takiego rozwoju, tak? No bo o tym mówimy. Natomiast właśnie takie, że sport i budowanie tych boisk za ogromne pieniądze właśnie z programu jest ogromnym problemem. No bo właśnie, samo wybudowanie boiska... Słucham? Znaczy no wszystko, co się wiąże, no bo wiem, że jednym to z powtarzających się, słuchajcie, pytań jest takie. No to na co można, na co nie można? Tu pani Agnieszka też mi zasygnalizowała. Odpowiedź mam taką. Wszystko, co nas przybliży do rozwiązania problemów związanych z używaniem alkoholu, i wszystko, co nas przybliży do tego, żeby jemu zapobiegać. I teraz taki przykład. No bo słuchajcie, ja wam nie dam do tej gotowej recepty na to można, na to można, na to można, na to nie można. Tak? Nie zrobimy sobie tabelki. Bo teraz tak, zawsze trzeba się zastanowić, czy to tak, czy to nie. No to muszę mieć też wiedzę merytoryczną. Na przykład, jak pytają się mnie, no dobrze, teraz właśnie taka była moda, no bo są takie mody, już boiska trochę były passé, zaczęły się dla dzieci, jak to się nazywa? Place zabaw, tak? No i pytają, pani Agnieszko, czy można plac zabaw? Ja mówię, słuchajcie, jeżeli ktoś udowodni, że huśtanie się na huśtawce zapobiega, to czemu nie? No to sprawdźmy, bo może huśtanie na huśtawce na przykład zmniejsza rozwój sięgania po zachowania ryzykowne. Bo samo to, że ktoś się będzie huśtał, samo zagospodarowanie czasu, jak to się właśnie mówi, nie jest skuteczną strategią profilaktyczną. Nie jest, po prostu nie działa. A u nas się dzieje tak, że my używamy tych mało skutecznych czy dodatkowych strategii profilaktycznych, a zapominamy o tym, które są wiodące. Bo co to znaczy, żeby właśnie wzmacniać czynniki chroniące? To taka pierwsze rozwijanie umiejętności życiowych, bo to, co ludzi właśnie skłania do zachowań ryzykownych, to jest przede wszystkim brak umiejętności życiowych. Ale dotyczy to, proszę Państwa, nie tylko dzieci i młodzieży, bo to, co jest problemem właśnie w profilaktyce, to uznawanie, że działania profilaktyczne powinny być kierowane tylko i wyłącznie do dzieci i młodzieży. Ja czasami się pytam dorosłych ludzi, a czy to są ufolutki? Bo to tak my mówimy, no bo ta młodzież to to, no bo ta młodzież to to. A przepraszam, kto kształtuje postawy i zachowania młodych ludzi? Kto? I jak słyszę rodzice, to mówię, ha, to tak łatwo powiedzieć. To większość ci, którzy nie są rodzicami, mówią, że rodzice. Oczywiście, że rodzice tak. Tylko to kształtuje nauczyciel, dyrektor szkoły, sąsiad, tak? Pan w autobusie, pani sprzątaczka, wszyscy. To nie jest tak, że to tylko ściśle określona grupa osób. Wszyscy my dorośli. A jakie mamy postawy wobec alkoholu? Mówimy, jak spędzić czas? Grill to piwo, tak? Jak się bawić? To z alkoholem. Piccolo to jest super przykład, tak? Kształtowanie tych zachowań i nawyków od małego, chluśniem, bouśniem, tak? Albo za zdrowie. I jak się dzieci, zobaczcie jak się dzieci małe, przecież dziecko nie rodzi się z potrzebą picia. Nie rodzi się z potrzebą palenia, ona się uczy, że są chrzciny, kieliszki. Słuchajcie, jak ja zobaczyłam kiedyś w sklepie dla dzieci, tak? Zestaw imprezowy dla tam sześciolatków, w którym były właśnie dokładnie kieliszki. No to to jest właśnie pokazywanie, słuchajcie, alkohol jest... Szampan bezalkoholowy. Tak. No szampan bezalkoholowy, dokładnie. A jak dziecko bardzo chce, mamo, kup mi, kup mi.
Znaczy nie, no ale oczywiście jak dziecko mi przyjdzie i powie, ja już mam szczęśliwie dorosłe dzieci, tak? Ale nawet jakby te dorosłe moje dziewczyny przy mamo, kup mi marychę, no takie to wszyscy mówią, że to takie fajne i ja też chcę, to mu kupię czy nie, prawda? No pewnie nawet nie wiedziałabym gdzie, tak? Ponieważ bardzo właśnie w szkole jednej w Cieszynie są festyny rodzinne, tak jak roku szkolnego i tam wielkim argumentem na rzecz sprzedaży piwa w czasie festynu szkolnego i integracja z rodzicami jest to, że zarabiają w ten sposób na sprzęt dla szkoły. Jedyną matką, która powiedziała, że absolutnie się nie zgadza, no zostałam absolutnie wykluczona przez wszystkich pozostałych i niezrozumiana, że jak to, że to jest dobry zarobek i nie była w stanie dyrektorka zrozumieć, że te dzieci na co dzień widzą tych rodziców pijanych, że może trzeba odwrócić sytuację. Nie no właśnie, bo dotykamy tego, że jakby społeczeństwo, które pije, będzie robiło wszystko, żeby nie dopuszczać do ograniczeń, wiecie. Tak, ten mechanizm. I też nie widzi nic pozytywnego, bo oddziela, to jest, wiecie, takie rozdwojenie jaźni. Czyli na poziomie takim, a tam, no wiemy, że Józek to jak popije, to zawsze ma głowę w sałatce, ale nie będziemy reagować. Ale jak już mu ta głowa zawiśnie w sałatce, to powiemy, ale to jest, nie, tam taki. Bo mamy właśnie takie postrzeganie, że mówimy, ale ta młodzież się zachowuje, jak oni klną, jak oni wyprawiają różne rzeczy, ale sami co im pokazujemy? Że staje właśnie pani pedagog, taki wynajmowaliśmy kiedyś pomieszczenia w szkole, na środku i matko jedyna, taką wiązane jak ona tam, tym młodym ludziom, albo pan portier, to wiecie, to pytam się, a jak to później młodzi ludzie, jak mają nie być agresywni? No przecież oni robią tak, jak widzą. To nie jest tak, że człowiek rodzi się z takimi postawami. No i teraz, ale wszyscy mówią, no ale jak tu dorosłych, to jest trudne. Ja wiem, to, że coś jest trudne, to nie znaczy, że mamy nie robić, bo jeżeli my programy profilaktyczne kierujemy tylko dla dzieci i młodzieży, to mówimy tak, no, nas nie ruszajcie. My sobie będziemy tam swoje, ale te dzieci i młodzież, ale przecież oni za chwilę będą dorośli, nie będziemy mieli już żadnych argumentów. Tak? Nie będziemy. Ale też to jest ogromny problem, ale da się. Ja wierzę i są takie narzędzia, żeby wprowadzać. No jeżeli w tej chwili profilaktyczka chociażby w środowisku pracy, zaczęliśmy takie dwa projekty, które bardzo fajnie idą. Jeżeli na ten temat w ogóle się nic nie robi, to skąd wiemy, czy to można, czy nie można, czy jest... A wiemy, że jest ogromna potrzeba i na to też musimy zwracać uwagę w samorządach i pokazywać właśnie, jakie strategie są skuteczne. No tylko niestety właśnie jest tak, że no potrzebna jest ta wiedza merytoryczna. Bo ludzie, jesteśmy takimi, znaczy ludzie są nastawieni na coś, co jest łatwe. No łatwiej pójść na kupić piwa, czy na przykład urządzić imprezę, żeby było ciekawie, ludzie się nie nudzili, tak? Ale też jeżeli chodzi o zagospodarowanie czasu, to pamiętajcie, problem jest w tym, że ludzie nie umieją sobie organizować czasu. A jeżeli my dzieciom organizujemy czas, to oni za chwilę będą dorośli i będą mówili, no to nam zorganizujcie. A jak nie zorganizujcie, to wezmę komputer, bo to jest łatwe. Nie muszę wkładać wysiłku, bo człowiek jest tak skonstruowany, że jak nie musi, to nie robi. To młody człowiek też się uczy. No po co on ma się wysilać i z siebie coś dawać, jak se włączy fejsa i ma, tak? I ma łatwiej, i tak dalej, i tak dalej. Ale ja patrzę też na moje dzieciaki, że jak się im wyjmie szachy, że jak coś będzie ciekawego, to rzucają te komputery i to wcale nieprawda, że nie. Bo też nie są nauczeni, no ale my dorośli też już przestajemy być coraz bardziej, czy w ogóle nie nauczeni właśnie fajnego organizowania czasu. I tego powinniśmy uczyć, a nie takich różnych zachowań i to jest na pewno dużym problemem. No i już tak czuję, że mój czas dobiega końca, tu jeszcze tylko naprawdę już na sam koniec, to pewnie polecę coś, co już opisałam, bo takim dużym problemem po stronie samorządów, ale też samych takich środowisk trzeźwościowych jest ogromne mylenie, czym jest grupa samopomocowa, czym jest klub abstynenta, czym jest stowarzyszenie, czym się różnią, kogo samorząd może wspierać, kogo jakby powinien brać do pomocy, co ma, który podmiot ma jakie działania. I tutaj, jeżeli będziecie zainteresowani, bo ktoś nie wie i jeszcze nie rozróżnia, to ja po prostu prześlę na ten temat materiały, bo wydaje mi się, że to jest niezwykle istotne. Dlaczego? Ja ostatnio bardzo dużo,
to już ostatnie. Bardzo to też będzie dostępna dla nas. Wydaje mi się, że z tego, co zawsze tak jest, to tak. Że właśnie bardzo dużo pracuję teraz z osobami, znaczy bardzo dużo, dużo z osobami, które trzeźwieją. Bo pamiętajmy, że osoba uzależniona od alkoholu, która po prostu przestaje pić, jest nadal, tak? To tylko, że nie pije. Więc ludzie jest abstynentem. Natomiast to chodzi o to, żeby ludzie trzeźwieli. I teraz proces rehabilitacji jest niezwykle ważny, bo mamy super system lecznictwa odwykowego. Ale jakby skuteczność, zobaczcie, nie wiem, przyjmuje się 30%. To jest strasznie mało, czasami 40%. Dlaczego? Dlatego też, bo tak funkcjonują, słuchajcie, osoby uzależnione, że oni będą sprawdzać, czy to, co się dowiedział, to rzeczywiście. Różne są sytuacje, ale też system rehabilitacji, bo osoba uzależniona właśnie przyzwyczajona jest do tego, że miała wszystko zagospodarowane. Czyli nie miała odpowiedzialności, miała określonych znajomych, tak? Miała zorganizowany czas. A jak wraca i trzeźwieje, to żeby nawiązać znajomość, to musi podjąć wysiłek, tak? Nawiązać na trzeźwo relacje. To musi zrobić coś z czasem. To musi wiele rzeczy, a tego nie umie. Jak nie umie, sobie nie radzi i wraca do tego środowiska, które ciągle coś od niego chce, no bo on już przecież nie pije, to nie dają rady. Więc ten system rehabilitacji jest bardzo ważny, a właśnie są takie dwie luki. Jedna luka w systemie to jest związana, że w ogóle nie zajmujemy się, właściwie prawie w ogóle, osobami dorosłymi w działaniach profilaktycznych, nie zajmujemy się właśnie osobami pijącymi ryzykownie i szkodliwie, mówiąc trochę tak, no to trudne, żebyśmy się wami zajmowali, ale jak się uzależnisz, to słuchaj, mamy dla ciebie ofertę naprawdę niezłą. Tak to trochę wygląda, słuchajcie. No i później, jak już mamy tą super ofertę dla osób uzależnionych, to później mówimy, no ale wiesz co, mamy tą super ofertę, będziesz do niej wracał, bo system rehabilitacji trochę szwankuje. I jak będziecie patrzeć na gminne programy, to pamiętajcie, że system musi być spójny, właśnie zgodny z merytoryką, że osoba, tak, że ludzie też tak działają i tak to wygląda. I oczywiście jest to kilkanaście lat, ale cały czas jesteśmy gdzieś na początku drogi. To wszystko jeszcze właśnie będzie powoli, bo już jest coraz lepiej. Słuchajcie, no można powiedzieć, że zmiany nie są przełomowe, no właśnie z tych względów, które mówiłam, ale na pewno wiele się dzieje. Na pewno już krok po kroku, no chociażby jak już mówię właśnie, że już się widzę i współpracuję tam kolejny rok, więc kolejne rzeczy się dzieją. Ale na pewno jeszcze sobie trzeba zdawać sobie sprawę, że to jest niełatwe, to jest trochę jeszcze przebijanie muru, dużo jest do zrobienia, dlatego cieszę się bardzo ze spotkania. Będę jeszcze z wami dzisiaj, więc jeżeli będą jeszcze jakieś pytania, wątpliwości czy coś, to będziemy o tym rozmawiać. Dziękuję bardzo.